Cześć, siemanko. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić obramowanie tekstu. Efekt wychodzi bardzo fajny i łatwo bardzo to zrobić, więc oglądajcie. Pierwszą rzeczą, jaką musimy wykonać, to logicznie utworzyć tekst, więc wybieramy narzędzie tekstu i tworzymy nowy tekst, mniej więcej na środku. Nie musi być to jakoś specjalnie równo, tak jak sobie chcecie. Ok. Coś tu już nam się tworzy, powiększymy sobie. Oczywiście tekst wyśrodkowany. Używamy specjalnej czcionki, znaczy można użyć jaką kto chce, ale ja wykonuję na przykładzie tej, bo jest bardzo, bardzo fajnie to wygląda ten efekt i po prostu tak mi się podoba, ale oczywiście możecie użyć każdej innej czcionki. Na jednej będzie to wyglądało lepiej, na drugiej gorzej, więc to już od was zależy. Czcionka to było... nie to. A jak chcecie, to mogę ją wam podać w opisie, więc spoko. Tak, czcionka to Orange LED. Fajnie, że się nie zrobiło, bo nie zaznaczyłem tekstu. Jeszcze raz. Nie ta. Ta. Okej. Okay. Powiększamy sobie. Taki, jaki chcemy rozmiar. Oczywiście, no wiadomo, co ja gadam. Dobra. Sobie jeszcze wyśrodkuję trochę. Mniej więcej, żeby równo było. Chyba jest równo. Dobra. Napis możecie wykonać dowolnym kolorem. Ja tu robię takim pomarańczowym, bo po prostu ładnie wygląda. Ok, i następnie wchodzimy w warstwę z tekstem. Klikamy prawy. Wybieramy kanał alfa na zaznaczenie. Zaznaczy nam się cały tekst. Teraz musimy zaznaczenie trochę powiększyć. O jakieś, nie wiem, z 10. Tutaj trzeba sobie dopasować. Ja zrobiłem 10, ale trzeba więcej, bo to musi być tak mniej więcej jak połowa grubości tego tekstu. Więc jeszcze z 10. Dobra, może być, bo to już mi się połączy Z z C. Nie chciałbym takiego efektu. Okej, może być. I tworzymy nową przezroczystą warstwę. Tą warstwę wypełniamy kubełkiem, kolorem tym samym, co tworzyliśmy tekst. Teraz bierzemy zaznaczenie zmniejsz. O jakieś 5. Wchodzimy w edycję i wyczyść. Okej, ten pasek tutaj wam jeszcze przybliżę. Ten pasek jest trochę za mały, chcę go trochę większego, więc sobie cofam. Zaznaczenie zmniejsz o jeszcze 5. Edycja wyczyść. Ok, mniej więcej takie coś, zaznaczenie brak. I to już jest ten efekt. Poradnik bardzo szybki, bardzo fajny. Jeszcze tutaj usunę tło, pokażę wam, jak to wygląda. No i w sumie gitara. Pokażę wam też, jak to wygląda na jakimś innym tle, na przykład na czarnym. Wygląda to tak, czyli spoko. I na przykład na czerwonym. Też wygląda spoko, więc myślę, że poradnik się spodobał, pomimo tego, że był bardzo prostolinijny i szybki. Bardzo by było fajnie, jakbyście zrobili swoją wersję tego napisu. Może być też z inną czcionką i z innym kolorem. Jestem bardzo ciekaw waszych wyników. I podeślijcie mi to na Facebooka, który jest tam gdzieś w opisie, czy tam gdzieś w kanale. Gdzieś tam jest, jak ktoś chce, to znajdzie. Więc to chyba wszystko. Trzymajcie się. Siemano.